Witajcie drodzy kochani. Niedawno miałem przyjemność zapoznać się z pewnym materiałem wideo, który był na temat chorób psychicznych w Polsce. No i jest po prostu ograniczenie witaminy B3 dla ludzi. Podawane są inne leki, inne jakieś różne medykamenty, różne tabletki, ale po prostu witamina B3 nie jest podawana ludziom chorym psychicznie. Ja właśnie chciałbym powiedzieć, że witamina B3 powoduje jakby leczenie się chorób psychicznych u ludzi. Dlatego jeżeli macie jakieś osoby, które mają problemy psychiczne, to właśnie ta witamina B3 jest bardzo potrzebna właśnie do poprawienia stanu danej osoby, do wyleczenia się z pewnej choroby psychicznej po przejściach, osoby po przejściach, które miały trudne życie. Po prostu właśnie spożywanie tej witaminy B3 spowoduje u Was jakby lepsze samopoczucie, zregenerowanie się Waszych nerwów, komórek nerwowych i tak dalej. Ja jeszcze dodam taki komentarz, że jeżeli osoba jest wegetarianinem, jeżeli osoba już nie je tego mięsa, odmówiła sobie jedzenia tego mięsa, no niestety, żeby nie mieć uszczerbku na zdrowiu, potrzebne jest jedzenie kompletu witaminy B, czyli wszystkich rodzajów witaminy B w takim kompleksie. I wówczas zaoszczędzicie sobie chorób psychicznych, zaoszczędzicie sobie problemów ze zdrowiem, ponieważ tak naprawdę ta witamina B12, B3, B9, te wszystkie z kompleksu B, one są tak naprawdę nam potrzebne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. To właśnie chciałem Wam, drodzy kochani, przekazać. I zażywając właśnie tą witaminę, możecie się poczuć po prostu o wiele lepiej, nie będziecie czuć takiego zmęczenia, takiego przytłoczenia. Właśnie spożywając tą witaminę możecie dojść do tak prawidłowego funkcjonowania zdrowia psychicznego. Na marginesie chciałem Wam skomentować, drodzy kochani, iż nasza firma posiada aronit, odpromiennik mineralny, który jest bardzo zdrowy. Na linkach pod YouTube'em możecie znaleźć nasze aukcje. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie z Teneryfy i do widzenia.